Siemano, z tej strony Tajniaczek i witam was. To już będzie chyba czwarty odcinek z gry Alien Shooter. Była mała przerwa, wiecie, święta, Sylwester i takie inne. Zajmowałem się troszkę innymi rzeczami, chociaż wrzuciłem i świąteczny odcinek z Minecrafta i z Battlefielda. Dobra, to świąteczny odcinek z Battlefielda to nie był. To był po prostu taki powrocik, tak jak żeśmy tam to określili, bo już jakiś czas temu nie było. Już jakiś czas nie było Battlefielda na moim kanale, tak jak i u Skilla i... A ja teraz też wracam z Alien Shooterem, bo troszkę zaniedbałem. Przed nami misja szósta, uczta. Musisz wyeliminować wszystkie potwory z magazynu wojskowego, czyli jak zwykle... magazyny... dobrze przeczytałem. Magazyny wojskowe zawierają próbki zaawansowanego uzbrojenia. Potwory mogą je przechowywać. Bądź ostrożny, obcy, co zatrzyma, może troszkę głośność... muzyki i tutaj damy, bo troszkę chyba za głośno. Tak mi się wydaje. Dobra, okej. No to co? Nie wiem, czy tu coś będziemy kupować. Troszkę mam kasiorki. Możemy kupić sobie tą broń. I tu, i tu. I tu też. Polecimy troszkę z tą amunicją, bo ona potem będzie potrzebna. No troszkę tu chyba za... Aż tak to nie. Czy nie? Dobra, okej. Okay. Myślę, że tak będzie dobrze. No dobra. No to lecimy. Z tego co pamiętam tutaj, już zaraz, za chwileczkę będą potworki, bo... Wow. Boom. Boom. Nie, trzeba coś tu z opcjami zrobić, bo... No widzicie, wycisza mi się. Dobra, powrót. O, jest. Dobrze. O to chodziło. Boom, boom. Tylko nie rozumiem, czemu nie ma... No właśnie, nie ma głosu tych... Nie ma głosu broni, zaraz to naprawimy. No i czemu to się wycisza? Muzykę można wyciszyć, bo to akurat nie jest mi aż tak potrzebne. O, tak możemy grać, jak najbardziej. O, tutaj to sfailowałem. Wrzucimy sobie piąteczkę. Pozbieramy sobie apteczki. No git! Co ty tu? Dobra, nara, teraz z tymi tutaj się zajmiemy. Polecimy zaraz po nich. Ostro. Tutaj pamiętam, że tutaj też już... Zaraz mi wyskoczą, no właśnie. Na czwóreczkę standardowo. No, tu widzicie, też ładnie lecą. Lecą mi tutaj z czwóreczki, także... Badum bum. Ginąć! Nie! No. Kurde, nie bić mnie, kurde. 92 HP, apteczka. Dobra. Wy tam małe pindolki, do was tu... Można pocisnąć z tego nawet. Dobra, ciebie już nie. Padł. Okej, okay, zbieramy sobie amunicję. Tutaj gdzieś trzeba będzie włączyć potem zasilanie. Dobra. Łatwo poszło. Tu też łatwo poszło. Widzicie, nie jest to zbyt jak na razie trudne. Dobra. Gdzieś tutaj było zasilanie. Życia na razie nie muszę brać, bo... Życia nie muszę na razie brać, bo jest... mamy fulla. O kurwa. Kurde, źle nie trafiam. Jezus, tak marnować. Widzicie, tu mamy do zniszczenia. A, że będę musiał tak na odległość, bo nie chcę... Nie chcę się tam wpakować niepotrzebnie. Dobra. Coś zniszczyłem. Czy dobrze zrobiłem, to nie wiem, ale trzeba włączyć zasilanie, mam pancerzyk. Wow, dobra. Teraz będzie ich chyba tu troszkę więcej. Trzeba być bardziej ostrożnym. No, żółte to już nie są fajne. Weź, spindale mi stąd. Zobaczmy, jak one tutaj z tej... Czy... Ten granatnik tutaj dużo da, czy nie?
No nie. To duży tutaj nie da, także bierzemy sobie czwóreczkę i jedziemy z koksem. Czwóreczkę. Nie wiem czemu ja mówię po numerach akurat, ale tak mi już po prostu zostało, zawsze grałem w tą gierkę, to zawsze mówię po numerach. Tutaj one są, o Jezu, ich tutaj jest masa, nie? Na 100%. Jakiś taki dziwny głos mam ostatnio, nie wiem czemu, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakiś. A może taki sam. Wow! W dupę Wacława, no. No świetnie w ogóle. Nie, tutaj piąteczka to jest. Na razie we mnie nie trafiają. Dobra, patrzcie, teraz ich ile tutaj jest? Na ramię stąd. Ich jest teraz tutaj tyle. Mam nadzieję, że nie, że mi nie wyjdą tamte. Teraz z którą stroną ich tu najlepiej załatwić? Wiecie co, myślę, że ich tutaj przegonię. Tu będzie najlepiej, bo tu mam jeszcze dużo miejsca dosyć. Taki zapasik mam mały. Będziemy ich powoli stąd wyciągać. Mam nadzieję, że to w miarę sprawnie pójdzie. Dobra, 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 powoli wychodźcie, wychodźcie, zapraszam serdecznie. Na razie piątki nie można aż tak marnować, bo ja tu za bardzo z nią poleciałem troszkę do przodu. Troszkę poleciałem z nią do przodu i teraz nie wiem jak to... Dobra, tutaj już po... Dziękujemy panu bardzo. Ooooooo! A teraz to tego nie kumam, co tu się stało, ale dobra. Okej, okej. Tutaj wiem, że są jacyś czerwoni panowie, ale to nie, ich na razie na końcu, bo tutaj się nie chce zbytnio. Nie kumam zbytnio tego właśnie, czemu tutaj zginąłem. Czy coś tutaj zdetonowałem, jakiś ten? To pojedziemy ich spokojniutko. Żaden problem. O, puścimy im tu takiego. O, pyk. Dobra. Ta czwóreczka, idziemy sobie tutaj opróżnić temu, że coś ciekawego znajdziemy, jakiś chip czy coś. Okej, okay, okej, okay, dobra. No, ale nic ciekawego. Dostałem czerwonej strzałeczki. O, żółty pancerzyk. Uhuhuhu. Badum bum. Dobra. Zbieramy sobie co trzeba. Żółty pancerzyk, no nie wiem. Nie wiem do czego mi to. Chyba do tych czerwonych tutaj sąsiadów nas to prowadzi. Także ja tutaj już mam na nich sposób. Bo robiłem tak wielokrotnie. I po prostu nie będę od nich dostawał żadnego damage'a, że tak powiem. Tu jest jeszcze trzeci z tego co wiem, bo... Tak. Bo one już mają te pociski samonaprowadzające. Teraz już nie będę demonstrował, bo niestety żaden nie przeżył, hehehe, ale jestem wstrętny. No dobra, tutaj jak widzicie już są troszkę inne ściany. Tutaj już nie znajdziemy tych ukrytych skrytek takich i sekretów. Nie wiem jak to tak moja siostra zawsze mówiła, sekrety i takie inne. Sprawdzę tylko czy nie zostawiłem żadnej skrzyneczki po drodze, bo mogło się tutaj coś ciekawego ukryć, a widzicie, jest. To jest taki fajnej zamrażającej broni. Amunicja, to co przed chwilą wziąłem. Tutaj mamy do shotguna, se strzelimy, zbierzemy, żeby nie było, że coś zostawiamy. Tutaj jeszcze widzicie wzięcie, ale to już myślę, że niepotrzebne, tam potem będzie i tak dosyć dużo tej amunicji, to już widzicie, mam ponad jeden tysiak, także no okej, okay, naciskamy spację. No i widzicie, ten poziom, ta misja była dosyć krótka, także ten odcinek również będzie krótki. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków, który... Już następny odcinek pojawi się niebawem.
Tak myślę, bo teraz mam dosyć dosyć dużo czasu. Nie, no mam troszkę więcej czasu niż zwykle na nagrywanie, także myślę, że jutro, czy może, nie wiem, pojutrze pojawi się kolejny odcinek. Mam taką nadzieję. Także jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, za to, że obejrzeliście ten odcinek. Oczywiście namawiam do oceniania, bo to też jakoś jest motywacja dla mnie do nagrywania i w ogóle zawsze te łapki w górę dodają mi tej siły do nagrywania i chęci przede wszystkim. Także nie zapomnijcie ocenić filmiku w postaci łapki, komentarza bądź nawet subskrypcji. To już jest takie fajne. To ja się naprawdę cieszę z każdej subskrypcji. W ogóle nigdy nie przypuszczałem, że przekroczę próg 50 subskrypcji. Także dziękuję wszystkim za te subskrypcje. I jeszcze raz dzięki za uwagę, matko. Już trzeci raz dziękuję. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!